druga krawędź i włożę te ramki tutaj do tego korpusu obok tamtych i zaraz ten ul tam zasilę pokarmowo w syrop. A ja sobie pyszny miodek zagrabię. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Ok, tu mam ramki czyste. Włóżmy. Aj, dobra, włożę tak. Tutaj już nie ma problemu z przesuwaniem ramek. Zobaczcie, lekko chodzą, lekko pracują. Wyciągnijmy tutaj tą rameczkę. Która też jest pusta. Prawda? I jest odbudowana węza. Więc tu sobie będą mogły lać pokarm. No, ostrożnie. To sobie tutaj też poczyszczę. Wiem, że w pewnym momencie to się staje nudne. Dużo tego nagrania jest. Ale jeżeli ktoś ma ochotę przebywać ze mną, słuchać mojego ględzenia, to czemu nie? Ci, którzy planują, nie wiem, posiadać swoją pasiekę, mogą się przekonać, czy to jest ciężka praca, czy lekka, czy jest to hobbystyczne, czy nie. Ile trzeba czasu poświęcić na to, wkładu, jakieś tam umiejętności. No ale nie jest to złe działanie. Dobra, myślę, że pójdę i zaniosę tamten zestaw ramek. Przyjdę i zagarnę tutaj pozostałe ramki. Oczywiście zobaczcie, jak tutaj obsiadły. Widać, że jest jedzenie. Zobaczcie, elegancko, nie? Jak one koło mnie latają. Nie wiem, ile tutaj może być. 10 tysięcy pszczół, 5 tysięcy pszczół. No ale dobre. No. Wiem, że ta moja robota jest sysyfowa, bo one tutaj, widzicie, podchodzą z powrotem do jedzenia, wybierają i to, co zgarną, będą już wrzucać do ula z powrotem, więc na mnie czas. Dzięki za poświęcony czas ze mną. No i ja no muszę iść, jak to się mówi, do dalszej roboty, żeby ogarnąć tutaj te sprawy. Także na razie trzymajcie się i widzimy się na następnym nagraniu. To tam się podyskutujemy. Oczywiście czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się, cześć.